Dzień dobry Państwu, serdecznie witam i dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość powiedzenia do Państwa kilku słów porządkujących temat, jaki nas dzisiaj zgromadził. Myślę, że jest to niezwykle cenna możliwość, ażeby przedstawić w sposób uporządkowany, bez nadmiernych emocji, bez presji publicystycznej, jaka często towarzyszy naszym działaniom, systemowe obserwacje na temat konstrukcji, jaką pod szyldem edukacji włączającej wprowadza się do polskich szkół, do polskiego systemu. Tytuł wskazuje na głębię problemu. Paradygmat to pewien wzorzec postępowania, to pewien model, pewna organizacja zarówno osób, jak i instytucji. Jeżeli ten paradygmat, a takie jest nasze zdanie i postaram się to udowodnić, zostaje przebudowany, zostanie zmieniony, wówczas wiąże się z tym zmiana szkoły jako takiej, w swojej całości, do której jesteśmy przyzwyczajeni, z którą obcujemy w sposób naturalny od zarania, nie tylko naszego osobistego, ale również zarania cywilizacyjnego, ponieważ nie tylko edukacja klasyczna nas tutaj wiąże, ale pewne założenia i pewien system, z którym oswoiliśmy się na tyle, iż uważamy, że jest nasz. I z tym naszym systemem tutaj została podjęta walka. Bardzo dziękuję pani doktor Aldonie Ciborowskiej za wstęp, który pokazuje głębię problemu z innej strony i stąd mogę się skupić właściwie na stronie technicznej tematu. Jednak czyniąc pewną uwagę wstępną związaną z faktem, iż przyzwyczailiśmy się, że pedagogika to nauka wywodząca się z filozofii, to nauka humanistyczna. Tymczasem to nieprawda. Obecnie od 10 lat z górą pedagogika została wpisana specjalną uchwałą, specjalnym rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego za kadencji pani minister Barbary Kudryckiej do obszaru nauk społecznych. Podjęto wówczas z tym polemikę. Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych w 2011 roku podjął uchwałę w sprawie niewłaściwego usytuowania pedagogiki. Nie spotkało się to z żadnym odzewem i te ostatnie ponad 10 lat jest przykładem, jak dalece odhumanizowana została pedagogika, a nauczanie włączające, inkluzja jest dowodnym tego przykładem. Nie chcę dociekać, co było przyczyną, a co skutkiem, co zostało nam tutaj narzucone. I bo oczywiście kwestie inkluzji od lat 70. już pojawiły się w trendach na świecie, więc ten 11 rok to jest u nas, powiedziałabym, preludium do tego, z czym mamy do czynienia w ostatnim dziesięcioleciu. Ale preludium nie bez znaczenia. Podkreślajmy, że pedagogika nie powinna zostać w obszarze nauk społecznych. O ile narzędzia, o ile stosowana metodologia, to jest jedno, ale drugie to jest podglebie i istota tej nauki. A w tej chwili ta zakwestionowana istota mści się wygenerowaniem projektu, o którym za chwilę będę mówić. Proszę Państwa, ideologia inkluzji społecznej i zrodzona z niej edukacja włączająca, inkluzywna, zmienia właśnie to dwoiste pojmowanie pedagogiki i przechyla ją wyłącznie w kierunku nauk społecznych. Obecny system wdrażania edukacji włączającej w Polsce, który obserwujemy zarówno w szkolnictwie wyższym, jak i na poziomach już w tej chwili aż do przedszkoli włącznie, naocznie wykazuje takie właśnie statystyczno-procentowe ujęcie, całkowite pozbawienie tkanki ideowej tego projektu. Ideowej w naszym pojmowaniu idei. Ja nie mówię o ideologii. Będę próbowała wykazać, iż jest to ideologiczny projekt, ale nie ideowy w pojęciu humanistyki. Założenia zmian edukacji włączającej w Polsce
opierają się na dwóch kluczowych dokumentach. Chciałabym dzisiaj tutaj Państwu zaprezentować zbiór cytatów z tych dokumentów, ponieważ nie są one wcale powszechnie znane. Wręcz pewien problem jest, ażeby je znaleźć na niektórych stronach, niektórych instytucji, które powinny je właściwie na swoim sztandarze nieść. Wcale tak nie jest. I stąd może próba właśnie takiego przybliżenia Państwu konkretów, które tkwią wewnątrz, w samym jądrze tych projektów. Pierwszy dokument to edukacja dla wszystkich. To są ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych z 2020 roku na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się. Pełen tytuł zacytowałam. To jest projekt, który znalazł się oczywiście w dokumentach Ministerstwa Edukacji i Nauki i można go odkryć na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji. Stał się przyczynkiem do tego, ażeby sformułować 30 listopada 2021 roku projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin. Projekt UD-319 znajdujący się do chwili obecnej na stronie rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to projekt rządowy, firmowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w osobie wiceministra pani minister Marzeny Machałek. Cytat. Model edukacji dla wszystkich określa projektowaną na przyszłość wizję organizacji kształcenia i wychowania, która wymaga podjęcia odpowiednich kroków prawnych, organizacyjnych i społecznych, w nawiasie przy okazji społecznych, w obszarze postaw. Zwracam uwagę na ten element tego nawiasu. Otóż jednym z kluczy próby wprowadzenia edukacji włączającej jest właśnie zmiana postaw. Nie będę wywodziła tego projektu od czasów wprowadzania integracji, ponieważ ten proces toczy się od początku lat 90. w Polsce. Skupię się na tym, do czego doszliśmy. Historycznie mniej więcej mogliśmy to obserwować. Natomiast ważny jest ten punkt, w którym obecnie się znajdujemy i na ile możemy sobie z nim i z tą całą sytuacją dać radę. Bardzo istotnym elementem całej koncepcji jest fakt, iż projekt ten jest wspierany przez Europejską Agencję do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach projektu Wspieranie Podnoszenia Jakości Edukacji Włączającej w Polsce i współfinansowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej do Spraw Reform Strukturalnych. To nie bez znaczenia fakty, ponieważ właśnie te dwie instytucje są źródłem bardzo sowitego finansowania tego projektu. On nie wziął się znikąd. To do Państwa rozeznania pozostawiam, czy wyłącznie możemy kojarzyć z wyżej wymienionymi instytucjami wobec ostatnich nacisków, jakie z ich strony w kierunku rządu polskiego są prowadzone, wyłącznie dobrych intencji związanych z tak dużym strumieniem finansowania. Przechodzę, proszę Państwa, do punktów, które są tutaj kluczowe do rozstrzygnięcia. Mianowicie celów edukacji, podstaw programowych, roli nauczyciela, systemu oceniania i planu działań edukacyjnych. Na boku zostawiając może tylko jednym cytatem to wesprę, reorganizację placówek specjalnych, bowiem temu poświęcony będzie osobny panel. Jeżeli chodzi o cele, proszę Państwa, jesteśmy przyzwyczajeni do dotychczasowych celów procesu edukacyjnego, które zostały sformułowane w podstawach programowych. Podstawy programowe obecnie obowiązujące z 2017 roku w swoim takim szerokim kształcie zawierają dwa bardzo istotne dokumenty. To znaczy podstawa programowa zawiera dwa istotne dokumenty. Jest to podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych. Ta podstawa zawiera te dwa właśnie istotne elementy i dwa podstawowe filary kształcenia uczniów w dwóch grupach. Jak istotne są te różnice, pozwolę sobie zacytować. Dokument pierwszy. Kształcenie ogólne. Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.
Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. A teraz drugi cytat z drugiej podstawy, to znaczy tej samej podstawy, ale z drugiego filara tej podstawy. Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest zbudowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych. A w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie, teraz w dywizach, na miarę indywidualnych możliwości, z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Pozostawiam Państwa refleksji rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma cytatami. Jeżeli chodzi o cytat zawarty w programie edukacji włączającej. Celem edukacji włączającej jest nie tylko umożliwienie pełnego uczestnictwa w procesie uczenia się wszystkim uczniom, ale także wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości włączającego społeczeństwa. To jest podstawowy cel zawarty w programie edukacji włączającej. Zwracam uwagę również na to przeciwstawienie, ale także wyposażenie, tak? Nie mamy tutaj pojęcia integralnego rozwoju. Mamy rodzaj dwoistości pojmowania tego procesu. To bardzo charakterystyczne. Wymaga spokojnej lektury, którą Państwu serdecznie polecam. To są zaledwie pierwsze strony tego programu. Lektura nie jest zbyt długa, żeby dojść do pewnych spostrzeżeń niezwykle zbieżnych z tym, co była uprzejma powiedzieć moja przedmówczyni przed chwilą, czyli pani w swoim wykładzie pani dr Aldona Ciborowska. Dalszy cytat. Prawo i polityka oświatowa, a także działania wdrożeniowe powinny uwzględniać przygotowania struktur i procesów tak, aby realizacja edukacji włączającej stała się powszechną praktyką, a nie elitarnym paradygmatem nauczania. Co to oznacza? To nie oznacza bynajmniej, że obejmujemy tą praktyką, powszechną praktyką, co się podkreśla, jakąś wybraną grupę. Że zwracamy się do osób dotkniętych określonym problemem. Nie. Nie ma to być elitarny paradygmat nauczania. Ma to być paradygmat nauczania. Wracamy do tematu głównego naszego spotkania, znaczy mojego wystąpienia. To właśnie jest to, o czym mówimy. Czyli podważamy zasady istniejące, zastępujemy je nowymi w całości. Nie dla elit, dla wszystkich. Z projektu ustawy teraz, proszę Państwa, cytat, bo to był ten projekt Edukacja dla Wszystkich, a teraz mamy, co mamy. Konieczne jest wzmocnienie działań szkół w zakresie realizacji treści programowych w sposób umożliwiający postępy każdemu uczniowi i wspieranie go w podejmowaniu działań na rzecz własnego rozwoju. Po co? Ażeby zapobiegać zaburzeniom psychicznym, to znajdujemy w dalszym ciągu, należy lepiej przygotowywać uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. Czyli projektujemy pewien rodzaj dysfunkcji całego społeczeństwa, tak? Jako założone, domniemane przypuszczenie, a następnie podejmując z tym dyskusję, naprawiamy już od razu, czyli tworzymy pewną profilaktykę społeczną, globalną, nie elitarną, całościową. Co więcej, na ten rozwój osobowości ucznia, i tutaj znowu pokazuję Państwu tę dwoistość, składa się nie tylko rozwój poznawczy i osiągnięcia akademickie. W tej chwili od tej pory będziemy operować pojęciem osiągnięć i kompetencji akademickich. Tak, ażeby wskazać tych głównych do nauczania. Tak? To są, a w tej chwili one się nazywają akademickie, żeby nie było tak, że one są możliwe dla wszystkich. Nie, to po prostu one są skażone jakąś nadmierną naukowością. Są zbyt trudne. Właśnie są jakoś elitarne. Nie, my chcemy być otwarci dla wszystkich. Więc nie tylko osiągnięcia akademickie, tutaj w nawiasie jeszcze, żebyśmy nie mieli wątpliwości, co się pod tym kryje, to wiedza i umiejętności przedmiotowe, to one są akademickie, tak? To te przedmioty nasze, ta nasza geografia, język polski, to są te kompetencje akademickie, czyli te, z którymi podejmujemy dyskurs już na starcie, ale także, nie tylko one, ale także rozwój społeczno-emocjonalny i ogólny dobrostan psychospołeczny.
To przeciwstawienie pokazuje, jak sytuuje się w tej chwili nauka przedmiotów. To nie ma być komplementarny, ten, o którym mówiliśmy, integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, który mieliśmy w starej podstawie. Nie. Tutaj pokazujemy rodzaj napięcia pomiędzy umysłem, wykształceniem, prawdziwymi kompetencjami, to one są te akademickie, a tym, co może być ogólnym dobrostanem psychofizycznym. Czyli tym, do czego właściwie powinniśmy dążyć. Słowo dobrostan jest jednym ze słów wytrychów edukacji włączającej. Dawniej kojarzony przez nas właśnie z owymi, animistyczne mam skojarzenia cały czas. Może nie jestem nowoczesna, ale dla mnie dobrostan jednak nie wiązał się z osobą ludzką, tylko z pewnymi zasobami tak hodowlanymi. Jeżeli tutaj bardzo płynnie zaczynamy sami operować tym pojęciem, już nie będę przywoływać konkretnych wydarzeń ostatnich, ale po prostu słowo dobrostan ma być tym, które wyjaśni wszystko i usprawiedliwi każde działanie. Oczywiście pojmowane najbardziej humanistycznie, jak się tylko da. Nie wiem, jak można je podejmować humanistycznie. Co, proszę Państwa, z tego wynika, z tego, o czym mówiłam, czyli włączającego podejścia pedagogicznego, bo tutaj teraz mamy następny krok. Sformułowaliśmy ogólne założenie edukacji włączającej, teraz mamy mieć włączające podejście pedagogiczne i z tym wiąże się bezpośrednio rola nauczyciela. Cytuję znowu. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli powinno koncentrować się na włączającym podejściu pedagogicznym opartym na odejściu od idei oferty specjalistycznej jako odpowiedzi na indywidualne trudności w uczeniu się na rzecz kształcenia, które skupia się na poszerzaniu możliwości ucznia. Czyli w takim razie mamy ofertę specjalistyczną, ową akademicką, o której mówiliśmy wcześniej, mamy od niej odejść. Nauczyciel ma od niej odejść, ma ignorować swoje wykształcenie przedmiotowe poniekąd i skupić się na indywidualnych trudnościach ucznia i balansować nauczanie przedmiotowe tym oto właśnie psychoterapeutycznym, nazwijmy rzecz już po imieniu, oddziaływaniem na ucznia przy pomocy narzędzi, które edukacja włączająca mu proponuje. Chcę powiedzieć, że w tym programie Edukacji dla Wszystkich zawarte jest wprost sformułowanie o tym, iż kształcenie nauczycieli przedmiotowych już wkrótce ma być obowiązkowo rozszerzone o moduły edukacji włączającej zawarte w programie studiów. Pytam w takim razie, kogo będą kształcić uczelnie, które są niepedagogiczne, tak? Bo rozumiem, że i to widzimy, że edukacja włączająca pojawiła się na wszystkich kierunkach pedagogicznych, z wyjątkiem kilku nielicznych, chcę podkreślić, i tutaj chylę przed nimi czoła uczelni w Polsce. Jeżeli nie mają któreś edukacji włączającej, są odważne, opierają się na zdrowym rozsądku i tam wysyłajmy nasze dzieci. Natomiast jeżeli mamy również ten program edukacji włączającej jako modułu zawrzeć na wszystkich kierunkach kształcenia potencjalnie kształcących nauczycieli przedmiotowych, w takim razie pytam, a właściwie już nie pytam, zostawiam ten temat otwarty, proszę Państwa. Kogo będą wypuszczały te uczelnie? Będzie to kolejna kuźnia kadr włączających, tak nazwijmy to otwarcie. Pedagogiki w tej chwili pełnią tę funkcję, będą pełnić wszystkie uczelnie wyższe. Chciałam podkreślić w tej chwili zaistnienie obok tego sformatowanego już potencjalnie nauczyciela stanowiska, które ostatnio obligatoryjnie zaistniało w polskich szkołach, o ile liczą one powyżej 50 uczniów. Są to pedagodzy specjalni. Od 1 września taka funkcja została obowiązkowo wprowadzona w polskich szkołach. Może powiedzmy, co wystarczy, ażeby stać się pedagogiem specjalnym w szkole. O jego kompetencjach możecie Państwo i zakresie obowiązków przeczytać już w niejednym miejscu.
Ja chcę powiedzieć, że poddałam ten obowiązki dość szczegółowej analizie i to, co zostało mi we mnie, to jest słowo rekomendacje. Ono się wszystkim nam kojarzy w tej chwili chyba bardziej z Unią Europejską i z TSUE niż z polską szkołą, ale właśnie pedagog specjalny w każdej polskiej szkole ma rekomendować dyrektorowi wszystko, co on ma ochotę zarekomendować, a rekomendacje najczęściej jest to już nie całkiem miękki sposób oddziaływania na tych, komu cokolwiek rekomendujemy. Takie mamy doświadczenia w Polsce jako państwo, jako społeczeństwo, rząd ma takie doświadczenia, więc myślę, że podobne rekomendacje w tym kontekście dotkną polskich dyrektorów polskich szkół. Z ramienia pedagogów specjalnych, którzy oczywiście nie są osamotnieni w tym działaniu. Ich zadania są bezpośrednio związane z koordynatorami edukacji włączającej. Często to oni sami są tymi koordynatorami i współpracują z wyższymi strukturami. Ja za chwilę będę mówić, jakie organizmy koordynują pracę koordynatorów. Wszystko to jest skrzętnie rozpisane w tym projekcie. Sprowadza się do tych rekomendacji, czyli do sugestii, w jaki sposób dyrektor ma w ramach programu rocznego, pięcioletniego i dalszego, bo to pięciolatki tutaj mają nas za chwilę obowiązywać, to także jest w programie dokładnie rozpisane, pod nadzorem tych właśnie funkcji. Kim w takim razie jest ten człowiek? Otóż pedagog specjalny, ja pomijam te osoby, które z powołania jako pedagodzy specjalni znaleźli się w polskich szkołach, nikomu nie ujmując ich zasług, umiejętności, tutaj zresztą mamy na sali pedagogów specjalnych i będziemy za chwilę także ich słuchać, ale to są osoby, proszę Państwa, które bardzo często mają skończone jednolite studia magisterskie bądź też pierwszego i drugiego stopnia pedagogiczne, a następnie skończony kurs kwalifikacyjny z zakresu edukacji włączającej. Owóż takie osoby z tytułem pedagoga specjalnego znajdują się w każdej polskiej szkole powyżej 50 osób. Przejdę teraz, proszę Państwa, do systemu oceniania. Mianowicie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w polskiej szkole stawiamy stopnie, że mamy oceny. Co pojawia się w systemie edukacji włączającej? Otóż pojawia się, i tutaj cytat, kluczowym pojęciem wdrażanego modelu edukacji włączającej jest ocena funkcjonalna. Czym jest ocena funkcjonalna? Jako żywo nikt do końca jeszcze nie wie. Prowadzone są szkolenia, próbowaliśmy się dobrze dowiedzieć, czym jest edukacja funkcjonalna. Może ktoś zarzuci mi niekompetencje w tej materii, ale zapraszam w takim razie kogoś, kto zechciałby mi to w takiej otwartej formule, w jakiej tutaj się spotykamy, wytłumaczyć. Ponieważ ja, jeżeli czytam o tym, że jest to wieloaspektowy proces rozpoznawania zasobów i trudności ucznia oraz oddziałujących na niego czynników środowiskowych uwzględniających analizę funkcjonowania opartą na klasyfikacji, międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności zdrowia, wiedzę o kamieniach milowych rozwoju ucznia i diagnozy kryterialne, etc., nie skończyłam tego cytatu, to dalej pytam. Czym jest ocena funkcjonalna? Jaki ma związek z systemem oceniania w szkole? Bo jeżeli ma ona go zastąpić, co nie jest do końca zwerbalizowane, ale domniemujemy, że tak może być, no to jest strasznie. Jeżeli ma być równoległym systemem oceniania, to nie wiem, może jest jeszcze gorzej. W każdym razie jest bardzo niebezpiecznym systemem, który jest oparty na pełnym monitoringu dziecka, jego stanu zdrowia, jego umiejętności, kontekstu społecznego, w jakim żyje, rodziny, otoczenia. To wszystko jest zawarte wewnątrz oceny funkcjonalnej, która jest obowiązkowym wyposażeniem każdego ucznia, za którą idzie projektowanie jego indywidualnego kształcenia, która obowiązuje nauczyciela, cały zespół pedagogiczny w szkole, jak również rodzinę tego dziecka. Pozwolę sobie, proszę Państwa, zacytować jeden rozdział, to nie rozdział, przepraszam, maleńki cytat z rozdziału, tego, na co się powołuje ocena funkcjonalna, czyli czym jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, ICF, która jest, tak jak już powiedziałam, dla mnie systemowym monitoringiem każdej osoby.
Dlaczego tak mówię? To nie jest tak, że jest to jakiś system oceniania. Tam zawarty jest na przykład taki rozdział. Postawy. Rozdział ten dotyczy postaw, które są zauważalnymi konsekwencjami zwyczajów, obyczajów, ideologii, wartości, norm, faktów i przekonań religijnych. Te postawy wpływają na zachowanie osób i ich życie społeczne na wszystkich poziomach. Oceniamy w tym rozdziale w wypadku każdego ucznia w Polsce. Postawy członków najbliższej rodziny, postawy członków dalszej rodziny, postawy przyjaciół, postawy znajomych, rówieśników, kolegów, sąsiadów, członków społeczności lokalnej. To są wszystko cytaty, proszę Państwa. Postawy osób posiadających władzę, czyli zwierzchników tej osoby oraz postawy podwładnych. To dotyczy oczywiście pracowników, osób dorosłych. Ta cała wiedza będzie gromadzona, proszę Państwa, na centralnej platformie gromadzenia danych, która jest rozwiązaniem wspierającym, lubimy to słowo, że coś nas wspiera, więc to jest rozwiązanie wspierające zbieranie danych gromadzonych w procesie oceny funkcjonalnej. Ta centralna platforma ma być ulokowana w Ośrodku Rozwoju Edukacji i ma być, no nie wiem, rozszerzeniem, oczywiście jest połączona bezpośrednio z całą bazą danych unijnych, bo to jest wprost zapisane też w tym projekcie, że to jest baza otwarta i do dyspozycji jest instrumentem funkcjonowania organizacji Unii Europejskiej. Chcę jeszcze zacytować bardzo smaczny fragment, który znalazłam właśnie w tej ICF-ie. Mianowicie uprzedzają nasze wątpliwości, proszę Państwa, uprzedzają nasze zastrzeżenia. Tutaj słyszę ten szum. Bądźcie Państwo spokojni. ICF nie stanowi bezpośrednio narzędzia politycznego. Cytat. Jej stosowane może mieć pozytywny wpływ. Nie, jeszcze raz. Nie stanowi bezpośrednio narzędzia politycznego. Jej stosowanie może jednak mieć pozytywny wpływ na określenie polityki poprzez dostarczenie informacji pomocnej w ustaleniu polityki zdrowotnej, promocji równych szans dla wszystkich ludzi oraz wspierania walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Jeżeli ktoś ma wątpliwość, że tutaj osoby niepełnosprawne są lokomotywą całej tej sytuacji, są taranem, są wytrychem i prymitywnie zastosowaną po prostu manipulacją, to właśnie w tym cytacie zawiera się dowód na to. Jeżeli ktoś by mi zarzucał, że ja atakuję właśnie te osoby, to ja je bronię, podpierając się konkretnym dokumentem, który ma być podstawą oceny funkcjonalnej dotyczącej wszystkich uczniów. Nie tylko uczniów z niepełnosprawnościami, podkreślmy, tak? Tylko wszystkich uczniów. Proszę Państwa, przechodzę króciusieńko do sprawy podstawy programowej. Tutaj już pozostawię Państwa ocenie. Mianowicie zalecenie jest następujące. Podstawa programowa powinna być napisana na poziomie ogólnym, językiem operacyjnym, łatwym. Struktura, sposób realizacji powinien uwzględniać całe spektrum zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Taka podstawa programowa, oczywiście mówi się tutaj o projekcie z zastrzeżeniami do tej, która jest obecnie. Ta obecnie wcale nie jest taka. Ona nie spełnia tych funkcji, nie jest doskonała, nie oparta jest na projektowaniu uniwersalnym, o którym już nie będę Państwu tutaj dzisiaj mówić, ale każdy googlując może stwierdzić, zresztą to mamy na wszystkich szkoleniach, projektowanie uniwersalne jest po prostu standardem, ma być schematem naszego myślenia. Nie mamy myśleć inaczej, tylko projektować uniwersalnie. Więc ta podstawa programowa zmodyfikowana ma według planu zaistnieć właściwie w 2026 roku, czyli za 3 lata. Połączona podstawa programowa. Pytam, co z czym zostanie połączona? Czy te dwa filary, o których mówiłam na początku? Tak, to jest właśnie otwarte pytanie do decydentów, które pozwalam sobie w tym miejscu zadać, ponieważ nigdzie nie można znaleźć odpowiedzi na to, czym będzie połączona podstawa programowa. Została ona zapisana w harmonogramie. Harmonogram zawarty jest zarówno w tym wcześniejszym dokumencie Edukacja dla Wszystkich, jak i w projekcie ustawy, o której mówiłam. I opiewa on właśnie na
Jesteśmy w tej chwili, proszę Państwa, chciałam poinformować Państwa, że jesteśmy w trzecim etapie realizacji tego harmonogramu. W tym etapie do 2025 roku powinno, cytuję, wejście w życie nowych regulacji legislacyjno-organizacyjnych. To właśnie jest ten etap trzeci. A w etapie czwartym od 2026 do 2030 roku mamy opracowanie zmian prawnych zaplanowanych do realizacji w kolejnym etapie prac legislacyjnych, w kolejnym etapie, czyli po pokonaniu tego etapu, w którym obecnie jesteśmy. To jest ten kolejny etap legislacji, między innymi nowa połączona podstawa programowa. 2006 do 30. Czy takie skojarzenie jakieś z zrównoważony rozwój 2030, tak? Jakoś tak, ten 30. Jakiś jest taki, powiedziałabym, wymowny niezwykle. Pani doktor, do mikrofonu, bo nie jest to zbierane przez kamerę, a bardzo szkoda. Może później ad vocem poproszę, tak? Bo to bardzo istotne są. Nie słyszymy tego na wizji, a bardzo bym chciała, żeby może również zabrzmiało. Proszę Państwa, kończąc, chcę podsumować. A może dziękuję właśnie. Ad vocem pani doktor Aldona Ciborowska. Jeszcze raz szczęść Boże. To jest, proszę Państwa, po prostu w praktyce działająca agenda zrównoważonego rozwoju, która wstępnie jest do 2030 roku od 2015 roku. Chcę tylko powiedzieć, że poprzedzały ją cele milenijne, cele rozwoju i rzeczywiście to są takie też pięciolatki. Następny termin to jest 2050 rok. I teraz ja mam takie wrażenie, że ponieważ troszeczkę chodzimy już z tą tematyką na temat zrównoważonego rozwoju, w pewnych już wypowiedziach unika się terminu zrównoważony rozwój, mówi się rozwój albo odpowiedzialny rozwój. Natomiast to, o czym tutaj pani Hania powiedziała, ideologia inkluzji, proszę Państwa, jest jednym, można powiedzieć, z takich pasemek ideologii zrównoważonego rozwoju. Tutaj nie miejmy najmniejszej wątpliwości, wszystko jest pod kontrolą, ma być pod kontrolą. Ale też proszę czytać bardzo uważnie, dlatego że ponieważ te środowiska, które stoją za tą ideologią, już wiedzą, że istnieje jakby podręcznik, który dekoduje język tej ideologii. To jest podręcznik pani Margaret Peters, Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej i tamte słowotwory, o których pani Hania też wspomniała, jak dobrostan, ale właśnie też zdrowie seksualne, reprodukcyjne. To jest znowu sprowadzanie nas do poziomu no właśnie nierozumnych, czyli do zwierząt. To będą teraz wrzucali na przykład takie sformułowania, no nie myślimy o tym, że to są zasoby ludzkie, kapitał ludzki, tylko osoby. Proszę Państwa, po prostu to jest bardzo twarda walka ideologiczna, w której poprzez język cały czas będą nas dezorientować, nawet jak będziemy czytali te rzeczy. Także to, o czym pani Hania mówi, to jest bardzo precyzyjnie przygotowany program, tak na dobrą sprawę, zrównujący wszystkich mechanicznie. Proszę Państwa, zmierzając do podsumowania, bowiem czas mój dobiegł właściwie końca, chciałabym przedstawić Państwu taką reasumpcję polegającą na balansie pomiędzy tym, co nas, powiedzmy, ewentualnie czeka i z czym podejmowana jest polemika. Na zasadzie najpierw edukacja włączająca i projekt, w którym jeszcze obecnie jesteśmy. Cele edukacji. Dobrostan i subiektywny postęp. Zamiast przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności, wychowanie. W wypadku podstawy programowej. Zapis ogólnych oczekiwań, podstawa połączona, płynna, elastyczna, dostosowywana na bieżąco, bo to wszystko jest zapisane, zamiast czytelny zapis wymagań dla odrębnych grup uczniów, równolegle kształconych. Rola nauczyciela. Zapewnia wsparcie. Nie powiedziałam o superwizji. Sam podlega superwizji, ponieważ projektujemy, że on doznaje zapaści psychologicznej i należy go zapewnić mu psychoterapię. Już pominęłam ten fragment, polecam Państwa. Superwizja nauczyciela w edukacji włączającej. Kuriozum.
ten właśnie nauczyciel, gdzie tu jest mistrz, gdzie tu jest człowiek, który... Nie, on jest już na starcie poddany tej superwizji, bo sobie nie da rady, tak? Mamy pozycję nauczyciela w szkole, świetnie nakreśloną. Zamiast przekazuje obiektywną wiedzę, kontroluje, ocenia pracę ucznia według obiektywnych zasad, jest mistrzem. System oceniania, edukacja funkcjonalna, proces, określa potrzeby rozwojowe ucznia, jest monitoringiem ucznia i rodziny. Zamiast obok, to tutaj jest znak zapytania, słuchamy decydentów, co oni na to, bo nie wiemy, czy obok, czy zamiast, tak? Obiektywnego systemu oceniania powiązanego bezpośrednio z wymaganiami podstawy programowej. To, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli normalność nasza. Plan działań edukacyjnych. Projektowanie uniwersalne, jak najmniej dostosowań, likwidacja podręczników, elastyczne materiały warsztatowe według pewnych instrukcji i oczywiście wcześniej założeń tych, o których mówiłam, czyli projektowania uniwersalnego. To już w tej chwili na stronie ORE możemy zobaczyć, jak wygląda. Zamiast oparcie organizacji kształcenia i metod nauczania o realizm naukowy i wszystkie narzędzia wypracowane przez naszą cywilizację. I proszę Państwa, na końcu rzecz, o której nie mówiłam i nie będę podpierała tego cytatem, w razie czego nim oczywiście dysponuję, nie chcąc przedłużać. Sprawa związana z reorganizacją placówek specjalnych. Czym mają być w edukacji włączającej? Placówkami, które wspierają kadrowo placówki masowe, które mają nowe zadania, bo takie są pojęcia, nowe funkcje i zadania są im wyznaczone. Współpracują z centrami wspierania edukacji włączającej, komórkami, których 25 w Polsce, jak ostatnio usłyszeliśmy z ust przedstawicieli ministerstwa, powstało w ramach pilotażu na terenie Polski. To właśnie placówki specjalne mają wspierać te CFEWy w ich działaniu. Nie mają być tym, czym były do tej pory, czyli autonomicznymi, wysokospecjalistycznymi placówkami skoncentrowanymi na uczniu ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proszę Państwa, całość tej koncepcji odbiega od wielowiekowego wyobrażenia o szkole jako instytucji kształcącej. Zastąpi ją rodzaj placówki opiekuńczo-terapeutycznej. To jest koniec polskiej szkoły. Edukacja włączająca z pełną odpowiedzialnością, to mówię, byłaby, jeżeli zostanie według tych zasad wdrożona w polskiej oświacie, będzie końcem polskiej szkoły. Dziękuję bardzo.